Mateusz Bojarczyk, jak ocenił dzisiejszy mecz? No, nie wiem, najważniejsze są 3 punkty. No, mecz nie był może taki za ładny z naszej strony, było dużo walki, mecz agresywny. Pomogła nam kartka czerwona dla Kamila Drozdziela. No, wtedy powinno nam się grać trochę łatwiej, ale niekoniecznie tak było. Dużo błędów w obronie. Zamiast wyprowadzać to spokojnie, sami robiliśmy sobie bałagan. Tomasowia podchodziła w pierwszej połowie. My zagrywaliśmy do bramkarza, wychodziły długie piłki i nic nam praktycznie ta czerwona kartka w pierwszej połowie nie było w ogóle tego widać na boisku. No, a w drugiej połowie udało nam się strzelić drugą bramkę. No i co można? Wygrało się łatwiej, zdecydowanie. Tam jeszcze mieliśmy słupek. Tomasowia w sumie tam nic takiego nie miała, żeby mogła strzelić jakąś bramkę, także myślę, że zasłużenie wywozimy 3 punkty z Tomaszowa. Mhm. Jak ocenisz tą całą sytuację z czerwoną kartką, bo to chyba ustawiło cały mecz, szczególnie to znaczy, dla Tomasowi. Ja szczerze powiem, że tego nie widziałem dokładnie. Ponoć Kamil Drozdziel kopnął Michała Sobiczewskiego, także to jest faul bez piłki, także no nie wiem, no to jest niesportowe zachowanie, także to należy w ten sposób traktować, bo no nie wiem, no gra się fair, tak? Można grać ostro, ale nie w ten sposób, że ktoś kogoś kopie bez piłki. Mhm. Czy po tylu 13 kolejkach spodziewałeś się, że twój były klub Tomasowa będzie tak nisko w tabeli? No nie spodziewałem się przed tą rundą i liczyłem na to, że Tomasowa będzie zdecydowanie wyżej, no ale doszły kontuzje, tak wiadomo, sezon, dochodzą kontuzje, dochodzą karki, także sytuacja na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, no na dzisiejszy mecz nie była też za ciekawa. U Radzy chłopaki grali, no ale u nas też nie jest tak, że wszyscy dzisiaj grali. Także no, nie wiem, no. Życzę Tomasowi jak najlepiej. Żeby było na drugim miejscu, my będziemy na pierwszym, także będzie wszystko w porządku. Jest to dla was pierwszy mecz zwycięski, wyjazdowy. No tak, dosyć dużo punktów straciliśmy na tych wyjazdach. Nie było tak, że drużyny prowadziły grę czy coś, że byliśmy zdecydowanie gorszymi zespołami, ale sami oddawaliśmy te wszystkie punkty przez nasze błędy w obronie. Strasznie dużo bramek straciliśmy już popełniając te błędy. Na szczęście gramy teraz na zero z tyłu, także jak się gra na zero z tyłu, zawsze coś tam można z przodu ukuć i to się sprawdza. 21 punktów to solidny już dorobek. No solidny, no ale no, na tą ligę wszyscy wiemy, jak ta liga wygląda, że każdy z każdym punkty traci, tak jak ta kolejka. No, chcemy piąć się w górę, postawiliśmy sobie cel, który chcemy osiągnąć na koniec sezonu. Czy Mateusz Bojarczyk zostaje na wiosnę w Podlasiu, czy może jakaś zmiana? Nie wiem, mam kontrakt do czerwca, także jestem zawodnikiem Podlasia na dzień dzisiejszy. Panie trenerze, jak pan oceni dzisiejszy mecz w wykonaniu Tomasowi i Podlasia? No dzisiaj samoglubno był rezultat, tak? На качество, не знаю, по-польски качество, может быть, качество не добро такое, чтобы на 100% был задоволенный. Но выиграли матч, и это добро. Мы хотим идти до пшоду, и дичий выник стоит на первом месте, а потом уже остатнее. Добрый матч играли весной тут, и мы проиграли. Дичий скажу, что сыграли мы недобро, но выиграли. И сейчас мы подтягнулись, да, до лидеров. Сейчас осталось 2 матча. Если сыграем наступный матч нормально, то добро идти на Европу, так, зимовый, и працовывать, чтобы наступная ронда сыграть лепей. Мы дуже сгубили пилок, дуже сгубили пунктов с дружинами, которые в доле. Это тогда был и Мелес, и Пшемысел, и Малава, который мы выигрывали там 3-1, а сыграли 3-3. Добавь нам еще 3 пункта, и совсем иная ситуация была. Психологичная иная ситуация на первых матчах, которые мы проиграли и ремиссовали. А если бы мы выиграли, было бы, сейчас бы и не было так. Вот и все. Chyba pan się zgodził, że dzisiejszy mecz ustawiła czerwona kartka szybka dla zawodnika. Może być. Ja myślę tak, że ona też swoją rolę zagrała, tak, że szybka nas było więcej. No, my strzelili, wiecie, mogli jeszcze strzelić takich sytuacji, tak, mnogo, no. Była сегодня udacza, no i dziękujemy tej udacie, że ona nam pomogła выиграть этот матч. Ну, красная картка была справедлива. Если он ударил заводника без пилки ногой, так не может быть. Там где-то в борьбе, но без борьбы ударить это не по-спортивному. Раз так было сделано, так было потребно.
Po 13 kolejkach macie aż 21 punktów. To chyba niezły wynik, jak na Podlasie. No, dla takiej drużyny jak nasza młoda, wynik, można сказать, не gorszy, но powinien być lepszy wynik. My dobrze przygotowaliśmy tutaj w Tomaszowie. Dobre tu ludzie, dobra była jak praca w tym miejscu. Вот. И, ну, мы сгубили такие пункты, которые не повинны были сгубить. Мы первый матч выиграли на выезде. Мы перед этим три ремиссовали на выезде, и у нас не было тех пунктов, которых, я уже говорил трошки в Чечне, психологично была иная ситуация. А когда мы повинны были выиграть и проиграли, и сремиссовали, хлопаки мыслили так, что добро просовывали, пунктов нету, и знаете, как психологично тенечка. Вот мы трохи начали набежать. Это добро, что была ситуация такая, что с гуру, которые были дружины, и мы них выиграли, они психологично трохи шли, трохи стало лепей. Но працовать тенечка, когда нема выника. И мы працуем целый час, вторых и среду, мы працуем так, как потребно працовать. Профессиональный заводник, назовем. Поэтому мы чему мы ниже як і средней лінії не спаднем. Мы чему фізично себе. Якщо нема дужого майстерства, майстерства, розумієм, да, майстерства такое, що таке? Коли нема дужого опыта, коли нема такой лепшей техніки, їх потрібно чем-то компенсувати. Розумієм? І це можна компенсувати не тільки тактично, но і фізично. Вот. А опыт трошечки прийде далі. И будет именно выглядеть. Когда ты видишь, что ты играешь на первом месте или там в друге в табеле, ты на психологический тренинг приходишь, чтобы тренер не мовил, и ты шиска працуешь так, как тебе мовит тренер. А если иначе, то заводник шиска так мовит. Для чего мы сколько робим, для чего мы бегнем, для чего мы так працуем, все равно мы на там в сиротке. Можно не працовать. Но в пилку играть это... Тенечка праца. Угу. Кто тенечка працует, тому Бог шиска дает. Угу. До той поры Томасая была узнавана за солидного лиговца Przez wszystkich фаховцев. Есть пан заскочены в ogóle, что так низко в табели еще пласує? Томасова? Так. Ну, я, мы, знаете, как в каждой дружине может быть какой-то там кризис. Они сейчас в сиротке. Я ж не знаю, что у них там. Может, дуже контузия. Может, какая ситуация в дружине только может поведеть сам и этот самый тренер. Их надо чуять, знаете, как жить разом с дружиной. Может, такие проблемы, которые дичей не может сделать, чтобы пошло до горы. Працуют, зиму будет иначе. Я вем, что тут серьезно працуют. Люди працуют, и директор, и тренер, которые працуют, и хлопаки працуют серьезно. Не может быть, ты ж, знаете, как праца, то, что они працуют, и не и быть там в сиротке или ниже. Но все равно даст свой результат. Как бы далее выглядеть, покажет зима, там 3 месяца, можно все поправить.